Szanowni, nazywam się Marcin Cebula, a wy oglądacie 4 Senses TV, czyli kanał, w którym rzucamy. W dzisiejszym odcinku nauczymy się postawienia butelki na przedramieniu oraz rzutów butelki lub kubka za plecy. Każdy z tych ruchów będzie rozwinięciem do naszego układu, który pokażę już niebawem. Na samym początku chciałbym pokazać wam, jaką powinniśmy przyjąć postawę, ponieważ jest to bardzo ważne. Goście, którzy będą nas oglądać, powinni widzieć barmana przyczajonego niczym smok, niczym tygrys. Nie może stać z ręką w kieszeni i rzucać sobie kubkiem albo butelką. Nie. Musi być nisko na nogach, jego ruchy muszą być miękkie i musi robić to z gracją. I takiej postawy postaram was się nauczyć. Przejdźmy do ruchu, o którym mówiłem. Jak wcześniej wspominałem, w postawieniu butelki na dłoni przechodziliśmy 4 etapy. Przy postawieniu butelki na przedramieniu również możemy przejść te same 4 etapy, z tym, że nie będziemy stawiać jej na dłoni, a na przedramieniu. Czyli na samym początku stawiamy butelkę na przedramieniu w miejscu, w którym będzie trzymała się całej ręki. Balansujemy i już widzimy, w którym miejscu powinna stać butelka. Następnie tą samą ręką lub słabszą staramy się narzucić butelkę, żeby przyzwyczaić naszą rękę do tego ruchu. Narzucamy i staramy się złapać. Etap trzeci to oczywiście nauka odpowiedniego wyrzucania butelki, czyli jeden obrót, a później 2 obroty. Mam nadzieję, że to wszyscy pamiętacie. Natomiast etap czwarty to postawienie butelki na przedramieniu, czyli wytracamy prędkość i stawiamy butelkę na przedramieniu. Tak to powinno wyglądać. Ruch drugi to rzut butelki lub kubka za plecy. W jaki sposób będziemy to robili? Na początku bez obrotu, czyli trzymamy butelkę za szyjkę i staramy się rzucić za plecy. Hop, hop. Następnie dodajemy odrobinę skali trudności, ale zanim to nastąpi, to powiem, o co chodzi. Zwróćcie uwagę na moją słabszą rękę. Ona przy rzucie za plecy w żaden sposób się nie rusza. Uchwyt w ostatniej chwili się zaciska, ale cały ruch polega na tym, żeby rzucić butelkę lub kubek mocniejszą ręką. Czyli rzucamy w osi ciała, zginamy łokieć i w ostatniej chwili chwytamy. Co więcej, powinniśmy wodzić wzrokiem za przedmiotem, który rzucamy. Jak kot. Jak już to zrobimy, połowa sukcesu jest za nami. Następnie wystarczy to w odpowiedni sposób wyćwiczyć i nauczyć nasze mięśnie pamięci mięśniowej. A zatem, dodajmy odrobinę skali trudności. Jak już nauczyliśmy się bez obrotu, trzeba dodać obrót. Czyli jeden obrót, z tym, że łapiemy butelkę za plecami. Chciałbym, żebyście nauczyli się takich ruchów. Jak już będziemy to mieli, mamy początek tak zwanej fali, która jest niesamowicie ważna dla wszystkich ruchów flare. Posiedliśmy umiejętność fali, możemy występować na zawodach. Uwierzcie mi. Moi drodzy, już w następnym odcinku nauczymy się jednego nalania,
oraz stawiania butelki na dłoni w stylu Working Flare. Ale to już w następnym odcinku. Natomiast za ten odcinek Wam dziękuję. Marcin Cebula, Four Senses TV. Do zobaczenia.